Dla młodzieży był nie tylko trenerem piłki nożnej. Interesował się swoimi podopiecznymi, nie żałował im ani swojego czasu, ani pomocy. Był pamiętnić Edwarda Hintzmana, pracownicy Urzędu Miejskiego w Giżycku zlecili wykonanie tablicy, dzięki której nowe pokolenia mogą dowiedzieć się, kim był i czym zasłużył się ten giżyczanin. Odkąd ukończyłem studia, przyjechałem do Giżycka. Oczywiście poznałem Edwarda Hintzmana, bo to człowiek, którym się my, trenerzy, wychowywaliśmy, od którego się uczyliśmy, jak szukać talentów, jak obserwować. Dusza człowiek, wspaniały kolega. Dużo, dużo ciekawych, bardzo fajnych historii. No co mogę powiedzieć? No przyjąłem po Edwardzie Hintzmanie pierwszą drużynę po przyjeździe do Giżycka, rocznik 83. I później z takich ciekawszych rzeczy mogę powiedzieć, że gdy robiłem pierwszy nabór na swoje autorskiej drużyny, miałem problem, skąd tych dzieci pozyskać, tak? I nie było mediów społecznościowych, nie, Gazeta Giżycka ukazywała się co tydzień, ale młodzi ludzie nie czytali tego i zapytałem się Edwarda, mówię, Edziu, jak mam to zrobić, jak ty ich szukałeś? Edziu powiedział do mnie, masz rower? Ja mówię, tak. No to jak masz rower, to jeździ po podwórkach i szukaj, tak? I obserwuj. I tak się zaczęła nasza przygoda. No, Edward potrafi wielokrotnie przyjść, powiedzieć, słuchaj, tam na kombatantów jest fajny chłopak. Także cały czas gdzieś był przy klubie. Pan Edward był naprawdę wspaniałym, tak jak powiedziała pani marszałek Jolanta Piotrowska oraz pan burmistrz, pan Wojciech Iwaszkiewicz. Naprawdę wspaniałym człowiekiem przede wszystkim pod kątem sportu, ale bardzo kochającym ludzi i zwłaszcza dzieci. Tak, młodzież, którą szkolił, był naprawdę bardzo interesującym człowiekiem, bardzo pomocnym, angażującym się w to, co robi. Naprawdę człowiek, którego, tak jak wspomniali tutaj nasi przedmówcy, których jest naprawdę na dzień dzisiejszy bardzo mało i należy bardzo przypominać to. Do pana Edwarda można było się zgłosić, nawet jak się miało problemy osobiste. Pan Edward zawsze wysłuchał, bardzo dużo rozmawiał, doradzał, nie tylko pod kątem piłki, tak, gdzie był bardzo wspaniałym trenerem, ale też wspaniałym człowiekiem i zawsze można było z nim porozmawiać. Naprawdę wspaniały człowiek. Edward Hintzman był nie tylko pasjonatem sportu, oddanym trenerem i pełnym inicjatywy działaczem społecznym. Jego sąsiad wspomina go również jako bardzo uprzejmego, optymistycznego człowieka, z którym można było porozmawiać na każdy temat. Koleżeńskie był taki człowiek przyjazny tego, porozmawialiśmy zawsze tego, o tym sporcie, on tam trenował tego, to wszystko. No wspaniały był, naprawdę, był uśmiechnięty zawsze tego, porozmawialiśmy sobie tego i... No był naprawdę, nie spodziewaliśmy się, żeby tak szybko odszedł. Tablicę wykonał rzeźbiarz Jerzy Stankiewicz. Możemy ją zobaczyć przy ulicy Nowowiejskiej 1, tam gdzie mieszkał Edward Hintzman.